Raz, raz. Przyjaciele, posłuchajcie, chcę wam opowiedzieć o prawdziwej miłości. Wiecie, może słyszeliście o miłości ludzkiej, ale ja opowiem wam o Bożej prawdziwej miłości. Wiecie, bo ta ludzka miłość, ona jest zmienna, ona przemija, ale Boża miłość jest trwała i niezmienna, jest wieczna, tak jak Bóg, bo Bóg jest wieczny i Bóg jest miłością. I chcę ci powiedzieć, że Bóg daje teraz dowód miłości. Przez to, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus Chrystus za nas umarł. Wiesz, to jest prawdziwy dowód miłości do ciebie, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł za twoje wszystkie grzechy. I Jezus Chrystus zmartwychwstał. On żyje, nie jest jakąś figurką martwą. On jest prawdziwym, żywym Bogiem, który daje życie. 8 lat temu osobiście spotkałam tą miłość. Jestem wypełniona tą miłością, bo to jest prawdziwa miłość. Wiesz, ty też możesz doświadczyć tej miłości, ale musisz zostać przekonany przez Ducha Świętego, że żyjesz własnym życiem, że żyjesz w swoich błędach i grzechach. I nieważne, czy masz 20 lat, czy 50, czy jesteś dobry, czy jesteś niedobry, czy jesteś wykształcony, czy niewykształcony. Potrzebujesz tej miłości, potrzebujesz prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo bez Niego przepadniesz na sądzie Bożym. Bez Niego zginiesz. Coś ci powiem, nie ma czyśćca. Jest po śmierci albo niebo, albo piekło. Jeśli tutaj na ziemi nie zdecydujesz się wybrać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, niestety przepadniesz. Bóg jest dobry, jest miłością, ale jest też sprawiedliwy na sądzie Bożym. I to tak naprawdę, jeśli nie zdecydujesz ty na ziemi, to sam poślesz się tam do piekła. Kochani, Jezus Chrystus wraca. To są czasy ostateczne, ale On wróci po swoich ludzi, po ludzi narodzonych z Bożego Ducha, tych, którzy pojednali się z Nim. Jeszcze dziś wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, a doświadczysz ponadnaturalnego życia z Bogiem. Wiesz, bo miłość jest kontaktowa, ona potrzebuje kontaktu. Zostałeś stworzony do intymnej relacji z Bogiem. Nie jesteś z wybuchu. Nie pochodzisz od małpy, ale zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy. Bóg ma dla ciebie zwycięskie życie, ale musisz podjąć decyzję, czy wierzysz w to, że On dał się zabić dla ciebie z miłości, po to, byś doświadczył nowego życia. Jeśli w to uwierzysz, jeśli szczerze przyznasz się, że żyjesz bez Niego i zapragniesz ponadnaturalnej zmiany, to gwarantuję ci, że twoje życie się zmieni, tak jak moje się zmieniło. 8 lat temu żyłam z człowiekiem, gdzie był alkohol w domu, gdzie była pornografia. Wiecie, 20 lat nieszczęśliwego życia. Byłam załamana tym wszystkim, byłam egoistką. Ja nie umiałam kochać. Mi się wydawało, że ja kocham, ale nie umiałam, dlatego że nie znałam Boga. Dopiero jak Go spotkałam, to Duch Święty wypełnił mnie swoją miłością i dopiero zaczęłam kochać. I dziś potrafię kochać, bo mam w sobie Bożą miłość, mam w sobie Bożą moc. Zostałam narodzona z Bożego Ducha. Dzisiaj znam swoją wartość i wiem, kim jestem. Że jestem kochaną córką Boga i że mam autorytet tutaj na tym świecie nad wszystkim tym, co złe. I ty też możesz tak mieć, ale musisz wybrać życie, musisz wybrać Jezusa jako swojego osobistego Pana, bo możesz mieć z Nim relację. On nie jest odległy, nie jest gdzieś w chmurach. Może ci mówiono, że ten Bóg to jest ten, co każe, a wynagradza za dobro, to ściema i kłamstwo religii.
Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i Bóg jest dostępny tylko w duchu. Jeśli zawołasz do Niego szczerze, że Go potrzebujesz, możesz Go doświadczyć, może zmienić się Twoje życie. Zawołaj jeszcze dziś i nie czekaj do jutra, bo skąd wiesz, że jutro się obudzisz? Nikt tego nie wie. Jezus jest dostępny. Bóg to dżentelmen i On nie wejdzie bez Twojego zaproszenia. Otwórz drzwi swojego serca, zawołaj szczerze, pokutuj, zmień swoje myślenie. Musisz stać się jak dziecko, musisz zmienić swoje myślenie. Zaufaj Jezusowi, tak jak dziecko ufa swojemu tacie. Zaufaj w to, że On umarł i zmartwychwstał, że dał się zabić dla Ciebie, żebyś mógł żyć wiecznym życiem. Ja Ci tu mówię o wiecznym życiu, nie mówię Ci tu o jakiejś wegetacji na ziemi, bo to wszystko jest marnością i kiedyś przeminie. Ale możesz żyć wiecznie, nie musisz być wiecznie potępiony. Możesz doświadczyć wiecznego życia, radości i miłości tutaj na ziemi, ponad naturalnych rzeczy z Bogiem. Możesz to mieć, ale musisz zrezygnować ze swojego ego. Jeśli dziś ukusz się przed Nim, zawołaj, a doświadczysz nowego życia. Amen.